Ten ślepy los okazał się łaskawy dla Wagnera, bo ta piłka spadła idealnie. Na lewą nogę. Wagner. Petasz głową. Wybija piłkę Krakowia z własnego pola karnego. Petasz. Szansa na kontrę. On teraz mają więcej miejsca. Gracze Krakowi idą 3-1. Budziński na lewą stronę. Rakels. Rakels! 1-0. Otwarcie Denisa Rakelsa. 56. minuta. Krakowia prowadzi. Ale z kontra Krakowi jeszcze lepsza. Mieliśmy się czekać się kilkadziesiąt minut. No to tutaj w pewnym momencie wytworzyła się sytuacja 3-1. Zastanawiam się, dlaczego nie faulował. W tym momencie to był chyba Drygas, bieg za zawodnikiem. Tutaj zobaczmy, czy Drygas miał szansę sfaulować piłkarza, czy Wójcicki, nie wiem, to był Drygas. Drygas, tak. Ale nie dogonił w ogóle Budzińskiego. Nie dogonił, tak. Tutaj trzeba użyć wszystkich sił, żeby właśnie przerwać tą akcję. Brama dla Budzińskiego, który zagrał naprawdę doskonale. Do Rakelsa 1-0. Na to, co Krakowia czekała, to w tym momencie zrealizowała ten kontratak. I zaskakujące jest to, że tak łatwo piłkarz...